Witam w czwartym odcinku Battlefielda Bad Company 2. Rozpoczynamy kolejną misję. Nazywa się ona W górę rzeki. Miasto snajpera kryje rzekę. Jesteśmy teraz. Zrób to po cichu. Bodajże w Kolumbii szukamy jakiegoś kolesia z FBI czy tam z CIA. Aguayera. No i właśnie przywędrowaliśmy do takiej pięknej dżungli. Tarsjanin. Dokąd go zabierają? Tarsjanin. Dokąd, tego nie wiem, ale się dowiemy. Marlow, zbliżymy się do nich. Weź snajperkę i zdejmij strażników. Wykorzystaj grzmot, zagłusz wystrzały. Mogę powiedzieć, że żałuję, że sam na to nie wpadłem? Co? Ruszamy, panowie, palce na spustach. Cię, dokąd go zabrali? Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Pięknie. Pięknie. Teraz ten. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7. Dwa. Wiatr, 5 węzłów. Czekaj jak na grzmot. Widzicie, mój celownik nawet nie drgnie. A to dlatego, że tak jak mówiłem, zmienić pozycję. Żadnego... nie ma wpływu tu żaden wiatr, ani to, że oddycha ten cały Marlow. Nic cel takiego tutaj. Na 12 godzinie. Czysta zabawa. Czekaj po prostu ze strzelania, nic. O to chodzi. Dobra. Dobra robota, brawo. Teraz co tutaj z tymi dwoma, jeszcze żeby... w pobliżu oficerów. Zaczekaj, aż będzie czysto. No dobra, no. Dobra. Udało się. Punkt Marlow. Teren czysty. Dobra, zaczekajcie chłopaki. Spróbujemy trochę podsłuchać. No to słuchajcie, no. Co tam? Mamy czego nam było trzeba. Dobra, czysto. Przegrupować się. To tak średnio podsłuchali, bo raczej, że tak powiem, wpadli tam i rozstrzelali ich, no ale okej. Gdzieś jest skrzynia. Zmienię sobie tą snajperkę, bo ona mi nie będzie w ogóle potrzebna. No, myślę, że na to. Dobrze mi się z tego strzela. Biegniemy do naszej wesołej kompanii. Tymczasem możemy sobie podziwiać widoczki. Naprawdę, pierwszy silnik Frostbite miażdży jak dla mnie. Mimo swego wieku, nadal miażdży. Kowboje? Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dallas Cowboys toczą wojnę w każdą niedzielę. Tam gdzieś w którymś z tych dwóch baraków jest jeden z przekaźników do zniszczenia. Cześć, jasne. To ciekawe, że właśnie w tamtym kierunku idziemy. No ale okej. Rozumiem, że nie mogę iść pierwszy po prostu. No i mam cutscenkę taką na silniku gry. Czekaj. Wrót naciągowy. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam budowany. I cudownie znikł. Dzięki. Super. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gamon. Gdzie? Teraz tak
mrocznie troszeczkę i tajemniczo. Będziemy sami rozbrajać pułapki. W porządku. I już. Dobra robota, Marlu. I już. Okej. Ciśniemy dalej. Gdzie wy jesteście? Idziecie za mną, czy co wy robicie, bo... Jezus, zaraz się tu zgubię. Nie idą. Psi. To nie. Rozbrojono. To oni czekają, aż ja wszystko rozbroję i wtedy dopiero sobie przyjdą. Luźno. Dobra, jest następne. Dobre, masz oko, Marlu. Pułapka rozbrojona. No raczej, że mam dobre oko, no raczej. Jeszcze coś? Idziecie? No, idziesz tu. Dobra. No, no, co zaraz? No nie wiem, to ja idę tu. Coś się zawiesili. Ej, idziecie, czy co wy robicie, bo... Serio. Ojejku, jejku. Skrzynia za amunicją. No. Ruszyli się. Jaśnie, panowie. Nie wolno słuchać radia. Wojna tu trwa. Ale kabum można zrobić zawsze. Daleka droga na dół, nie? Okej. To tylko skok. Nic mi nie jest. Spoko. Oj, tam wcale nie jest wysoko jeszcze. Ale widoczki są fantastyczne. Cutscenka? Okopali się tu jak krety zalabowy. Gdzie? Tam jest jedna wieża strażnicza. I jeszcze tam. Dobra. Będziemy cię osłaniać. Idź na wprost, a później korytem rzeki. O tam. My ich przygwoździmy, a ty przywalisz im z flanki. Jasne. Dobra. Ulubiona scena w Predatorze. Dawaj. O, dobre. Chyba ta, jak Billy stoi na moście z tym swoim wielgachnym nożem. Scena z nożem? Tak, scena z nożem. Billy to cipa. Totalny pojeb. Nie jest żadną cipą ani pojebem. Nie idzie się, kurde, walczyć na klaty z jebanym predatorem. Sekunda i po tobie. Nie o to chodzi, stary, ty nic nie trzeba. Zgaduj do tego! Lol, te teksty ich po prostu, no... Żal im przerywać, naprawdę. Tak sobie słodko czasem... Oj, czemu teraz mi się... Tak sobie czasem fajnie rozmawiałem, że szkoda im przerywać, naprawdę. Okej. Ten, gdzie do mnie strzela? No jasne, z granatnikiem na mnie. Chyba cię poryło, człowieku. Uty gnoju. Oj, super, super, super. Po prostu genialnie, rewelacyjnie i zajebiście.
Dobra, teraz już nic o niczym nie gadajcie. Teraz po lekku, żeby mnie żaden frajer nie zaskoczył znowu. Się tam zrespił, nie wiadomo skąd. Cały czas go nie było widać, teraz nagle się pojawił. Znikąd. O, jaki przyjemny. Dobra, idziemy. Z tego co słyszałem, to mieli iść od przodu, no ale... Wow. Kto tu jest? Boom! Headshot. Jezus, no przecież on ma strzelbę, jak on może tak daleko z tej strzelby trafiać, przecież... Okej, załatwiony. Pozamiatany chyba w tym miejscu. Kolejna broń jakaś sobie tutaj leży. Widzicie, panowie? Teraz idziemy do góry. Tutaj będzie dopiero piękny widoczek. Tak, kolejna obserwacja. Tak, chyba tam go zabierają. Wygląda na to, że jest dobrze chroniony. Może być nieprzyjemnie. Fantastyczny tutaj widoczek. Piechota wroga. Spójrzcie. Po drugiej stronie. Lekko widać tam, jak się tekstura załamuje, ale to nic nie szkodzi. Naprawdę, wiadomo, w Crysisie były lepsze te, może te widoczki. W nowszych grach teraz są jeszcze lepsze, ale jak na tamte czasy, to po prostu jak dla mnie to, co tutaj ta gra prezentuje, miażdży jajo. Dobra, idziemy, nie? Tam na dół chyba. Twój znak. Dowalimy tym gościom. W sensie na mój? Tak? Okej. Boom. No wiadomo, te tekstury są wszystkie ładne, z bliska, z daleka znaczy się, z bliska już tutaj, jak widzicie, ten mur jest niezbyt fajny. Ale... Ojej, gdzie moje krzaki? Ja on się schował. Dobra, myślę, że trzeba znaleźć nową kryjówkę, bo... Boże... Naprawdę, serio, tak to już dziwiłem, aż tak. Okej. Psiakre. Tak to jest, jak się... Piechota wroga, po drugiej stronie. Widoczkami. Górskie śmigłowce, cholera, nie powinno ich tu być. Ale kto się przysłał? Zachwyca widoczkami zamiast...
grać i walczyć. Wiem, że go trafiłem. Cieciu. Kurde. Trzeba jakąś zasłonę lepszą znaleźć, bo widzę, że miażdżą mnie tutaj. Okej, okay, tu będzie dobrze. Ho. Teraz sobie nie to. Może granatnik. Pojedziemy ich troszeczkę granatnikiem. Nuba. Dobra, teraz będzie lżej. Jeszcze tu jakiś jest gnojek. Aha, dobra, widzę. Zdjęty. Idziemy dalej. No, tam wesoła kompania siedzi też u góry. Jeden. O, kapitalnie go. No i tak, tak się to kończy. Okej. Kurde. Wychodzę z prawy chyba. Dobra, teraz spokojniej. Tylko sobie ściągniemy tutaj. Tego tutaj. Leży. Tam jest jeden. Tam jest dwóch. Widzę, że celność mojego towarzysza jest chyba zerowa, bo że tak powiem... Jeszcze tu gdzieś coś jest, co, do kogo on strzela? Ach, tu siedział w krzakach, Boże... No dobra... Czemu ja go nie potrafię trafić? Co, szmata przeszkadza? Wyłaś, wychyl głowę. Dobra. Zdjęty.
tutaj jest taki fajny moment, w którym z tego co pamiętam trzeba bardzo szybko... No może bez przesady, że bardzo szybko, ale dosyć szybko zlikwidować właśnie to. Czysto! Dobra. Bo mogło być nieciekawie, gdybym szybko tego nie zlikwidował. No ale... poszło jakoś. Deszcz pada? Czy mi się zdaje? Chyba zaczęło... zaczęło padać. To jest właśnie fajny moment, że nagle byli za mną, a tutaj się bum, pojawili przede mną. Łupu dupu. Tu po grubości. Trzeba się chować. Strzelec zabity! Dobra. Miło by było, gdyby oni troszeczkę bardziej pomagali. Okej. Tu jest! Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Czołg! Boże, ty jeszcze musisz przeładować, serio? Dobra. Coś chyba nie trafiłem. Okej. Kurwa, mać śmigol jest pewnie przyleciał do niego! Tempo, ruchy, ruchy, ruchy! No i o dziwo... wszyscy przeciwnicy zginęli, wystarczyło... zniszczyć czołg, a ten czołg stracił się gdzie? Przepraszam. Deszcz, deszcz, deszcz. Nie strzelajcie do widma, chcemy go żywego. Stój! Dobra. VIP uratowany. Mówcie mi, panowie. Broń. Nie ma sprawy. Jesteśmy kwita. Panie majorze, przysłał nas Braidwood. Chcieliśmy coś pokazać. No to pokazujcie. Będziemy powoli kończyć czwarty odcinek przygód. Braidwood mówił, że to atrapa. Oczywiście, że atrapa. Mówiłem im, że to będzie atrapa. Chryste, prawdziwej broni by tam nie przenieśli. O tym wiedzieliśmy od dawna. Wiedzieliśmy? Tak. Dobra. Przez francuskie Sat-Meteo weszliśmy do gruzińskiej sieci wojskowej. Dużo się dowiedzieliśmy. Informacje o atrapie broni to tylko część. I wtedy zjawili się ci goście. Przyjęli wszystkie materiały? Aha. Nie ma kopii? Gdzie? No i tak właśnie. Dobra, kończymy czwarty odcinek. Dzięki za uwagę i na razie.